Im mroczniej, tym lepiej. Jeśli lubicie mrok, to na pewno. Premiera zbioru opowiadań od Stephena Kinga właśnie nadeszła. Zobaczmy, jakie rarytasy dla nas przygotował. 12 utworów drążących mroczną stronę życia. Od krótkich nowel, przez dłuższe opowiadania, po mini powieści. Od klasycznych horrorów, przez kryminały, po prozę obyczajową. Od Derry, przez Castle Rock, po Florydę. Od dreszczy zgrozy, przez dramatyczne napięcie, po łzy rozbawienia. 624 strony mroku, 12 historii i jedna bezsenna noc. Im mroczniej, tym lepiej pochłonie Was do reszty. Wydanie w oprawie twardej z ilustracjami Sławomira Rybki, idealnie oddającymi charakter każdego z utworów i zaprojektowanymi specjalnie do tej edycji książki. Dostępna jest także w miękkiej oprawie. Każdy z tych utworów nosi znamiona kultowego, a niezależnie od tego, o czym Mistrz Grozy pisze, o koszmarnych snach, trywialnych lękach, amerykańskiej rzeczywistości czy spotkaniach z obcymi, zapewnia czytelnikowi nieskończoną przyjemność czytania, wzrusza go lub wywołuje dreszcz obrzydzenia, zaskakuje albo, jak klasyczny King, przeraża. W tym zbiorze pomiędzy bardziej rozbudowane historie wpleciono szereg zachwycających krótszych utworów, niektóre szokujące, inne surrealistyczne lub mrocznie komiczne, a wszystkie noszące piętno twórcy, który swobodnie korzysta z niezmierzonych pokładów swego wyjątkowego talentu. Myślę, że każdy fan dobrego horroru znajdzie w tym zbiorze coś dla siebie. Mnie osobiście przyprawił o gęsią skórkę, a Kasia Puzyńska przyznała mu najwyższą ocenę 5/5. Koniecznie dajcie znać, czy sięgniecie po nowość od Stephena Kinga.